Podżory. Nowoczesne miasto, nowoczesna infrastruktura. Program operacyjny Infrastruktura i środowisko. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Program miał być rozpoczęcie styczeń 2012, zakończenie wrzesień 2012, rozpoczęcie było listopad 2011 i planowane zakończenie lipiec, czyli miesiąc 7 2012 roku. Wykonano do tej pory pompownie, w stanie, że tak powiem, surowym, bo jeszcze nie ma liczników podłączonych przez energetykę. Myślę, że kwestia 2 tygodni te liczniki będą, zaczniemy tę pompownię już wyposażać i pompownia by już też mogła być na chodzie. I rurociągi tłoczne do przekazywania tych ścieków na zlewnię 12 też już są gotowe. Do wykonania została ulica Buchalików Przyległe, ulica Wiśniowa i zostanie to zrobione, tak jak powiedziałem, do 07-2012. Roboty w ulicy Wiśniowej rozpoczną się w kwietniu i również w kwietniu rozpoczną się roboty w ulicy Buchalików. Także to by było tyle na temat zlewni drugiej. Zlewnia trzecia, zgodnie z harmonogramem, styczeń 2013, rozpoczęcie zakończone, sierpień 2013. Roboty rozpoczną się w miesiącu, jeżeli zima nam pozwoli, marcu tego roku i zakończą się w wrześniu 2012 roku. Planowane rozpoczęcie, bo zapewne Państwa to interesuje, pierwszy odcinek to będzie brygada pierwsza. Roboty się rozpoczną w ulicy Zalew od strony Rybnickiej i druga brygada ulica Sielska od strony Wiejskiej, tam gdzie ma być umiejscowiona pompownia w kierunku ulicy Rudzkiej i ten tył cały łącznie z tymi przyległymi. Zresztą tok tych robót też może w pewnym sensie ulec zmianie, bo napotykamy różne przeszkody, zmiany, trzeba przeprojektować, trzeba przejść w inne miejsce, co się już też zdarzało na zlewni 12, ale zawsze Państwa staramy się powiadomić przynajmniej tydzień prędzej, że te roboty się tam rozpoczną, że coś się będzie działo, by nie będzie, że ktoś wyjedzie, przyjedzie po południu i nie będzie mógł wjechać do swojej posesji. To by była zlewnia trzecia, która się dopiero rozpocznie. Zlewnia czwarta, według harmonogramu rozpoczęcie 8-2011, zakończenie 6-2012, rozpoczęcie 7-11, zakończenie 6-12, czyli też koniec czerwca. Do tej pory wykonano, jeżeli chodzi o instalację, całą ulicę Pałki w instalacjach i boczna tam w kierunku byłych zakładów ERG koło rozdzielni energetycznej. Wykonano ulicę Polną i to jest właściwie, nie, Polna to jest 12, przepraszam. I wykonano jeszcze ulicę przy korektorach, momencik, KS 13.5 rozpoczęto, zima nam przerwała, to jest boczne Rybnickie, jadąc od świateł, sam początek koło CPN-u i później wykonano KS 13.1, 13.2, 13.3, to są też takie boczne sięgacze i ulicę Komunalną i w ulicy Komunalnej już jest też położony na tym odcinku nowy asfalt, tam już roboty też zostały zakończone, odebrane. W tych dwóch pierwszych ulicach, to jest 13.1 bodajże, 13.2 jeszcze będą robione wiosną odcinki nowego wodociągu. Także też jeszcze tam wyjdziemy w to. To są jak gdyby roboty, które wynikły w trakcie tego kontraktu, żeby po prostu te wodociągi za jednym razem też wymienić. Rozpoczną się również roboty niebawem przy pompowni, to jest przy ulicy Rybnickiej, została już tam wykonana wycinka drzew, krzewów, teren już jest przygotowany i niebawem też te roboty się rozpoczną. Co jest na tej zlewni jeszcze do wykonania, poza, że tak powiem, drogami właściwie wszystko, bo to jest
pod ten odcinek kolektora KS18, który już idzie w polach od rozdzielni wzdłuż toru do Ergu, przechodzi pod ulicą Rybnicką do pompowni, która będzie się znajdować między torem a przystankiem, który tam jest. I następnie jest jeszcze kolektor, który idzie w dół w kierunku obwodnicy obecnej, wzdłuż obwodnicy około 300-400 metrów, tam jeszcze łapie kilka budynków i dla szynaczy. To jest praktycznie cała zerna czwarta, która jeszcze musi być zrobiona, wszystkie roboty z zerni czwartej. Drogi praktycznie z zerni czwartej też już zostały główne odtworzone. Brakło jednego dnia, żeby odtworzyć ulicę Pałki do końca. No ale i tak możemy dziękować, że ta pogoda nam pozwalała tak długo robić, że po prostu tyle tych robót asfaltowych i drogowych zostało wykonane i ta przejezdność jest jakoś w miarę dobrze utrzymana. I to by była zlewnia czwarta. Zlewnia dwunasta to są ulice, część ulicy Pałki od Rybnickiej, ulica Polna, ulica Kasztanowa cała, ulica Tęczowa i ulica Kradziejówka. Termin rozpoczęcia 03-2011, zakończenia 10-2011. Rozpoczęto 4-11, zakończenie 6-12. Termin poszli wyniknął też między innymi z trudnych warunków tam oraz, że pewne rzeczy trzeba było poprzeprojektowywać, zrobić po prostu inaczej. Poza tym może też troszeczkę błędnie był przyjęty ten harmonogram na drogach, które są bardzo długie i nie można było wprowadzić jednocześnie dwóch, trzech brygad, bo odcięlibyśmy Państwu dojazd do posesji tym osobom, które by się znajdowały, te budynki pomiędzy tymi brygadami, a w przypadku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, pożaru czy karetki, no brak byłby dojazdu, trzeba było to robić sukcesywnie. Jedna brygada zakończyła pewien etap, druga wchodziła, kończyła drogi i tak dalej, ale te długie już też udało się zrobić na drogi. Najważniejsza jest ta Kasztanowa. Co jest w planie? Więc tak, aha, co zostało tam wykonane, to tak jak powiedziałem, ulica Pałki, Polna od Rybnickiej, ten kawałek jest zakończony całkowicie, odebrany. Pałki od Rybnickiej, Polna jest cała zakończona, wykonana. Ulica Kasztanowa jest cała zakończona, wykonana, za wyjątkiem też już pogoda nam nie pozwoliła wjazdów podokańczać tam do pewnych posesji, posprzątać na tip-top, że tak powiem, tego terenu. Nie ma tam bałaganu, ale wiosną umówiliśmy się tutaj z przedstawicielami wodociągów i dróg również, że jeszcze będzie takie spotkanie wiosenne, zobaczymy, co tam trzeba na tych drogach jeszcze gdzieś poprawić. Dobry wieczór Państwu. Jak Państwo wiedzą, jest potrzeba również podłączenia się do tej kanalizacji. Jak już tutaj było powiedziane, ta kanalizacja musi być oddana w 2013 roku. Te prace muszą być fizycznie już zakończone, Państwo muszą być podłączeni. Myśmy na ostatnim spotkaniu mówili o zasadach podłączenia do tej nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Mówiliśmy, że budujemy kanalizację, tak jak tutaj Państwo zauważyli, głównie w drogach, i podchodzimy z przewodami do granicy Państwa posesji. Natomiast od granicy Państwa posesji to, co się znajduje u Państwa, musi być wykonane przez Państwo, czyli musi być wykonana studzienka kanalizacyjna i musi być przełączeniowa i musi być wykonany odcinek sieci kanalizacyjnej do Państwa budynku. Z tym wiążą się koszty. Państwo pytali tutaj o możliwość... Momencik, właśnie. W związku z tym, że tutaj też padały takie informacje, że jest to bardzo kosztowne, pojawił się w tym roku, właściwie w zeszłym roku, taki program z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który umożliwia dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych do Państwa posesji. Może tutaj są jeszcze pewne niewiadome. Wydaje mi się, że w bardzo niekomfortowej sytuacji tutaj jest postawione przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji,
dlatego że ono z Narodowego Funduszu, który chce dotować budowę przyłączy na terenie miasta, też nie ma takich dokładnych informacji. W związku z tym jest to jakby taka metoda na razie przybliżeń. I proszę tutaj nie mieć pretensji o to, że pan Krzysztof Nicon, pani wiceprezes, nie przedstawił państwu dokładnie, że 40 czy 45% czy 30% tej dotacji państwo uzyskacie do budowy swoich przyłączy, dlatego że tej konkretnej informacji jeszcze po prostu nie ma. Jeżeli ta informacja się pojawi, państwo ją na pewno uzyskają.